pierwszy dzień warsztatów. Ekipa jest mocna. 6 osób, właściwie 7. A ze mną 8. Idziemy polatać. Siedzieliśmy teraz godzinę na sali konferencyjnej. Mieliśmy wstęp, wprowadzenie. A przed nami pierwsza sesja. Jest bardzo fajnie. Super ekipa, ambitna. Plany już mamy, cele są również i założenia. Więc idziemy na pierwszą sesję. Po deszczu, super czyste powietrze. Podejrzewam, że nie będzie też zbyt dużo osób. To Maciek stawia piwo dla całej ekipy. Znaleźli drona, żeby moja nie była następna. Gratulacje. Kurde, miałem takie marne szanse, ale dobrze, że ten znaleźliśmy, ten Find My Drone. A bateria wypadła, czy? Nie, nie. Nie? Wyłączyła się. Stracił sygnał. Ale jaja. Dopiero jak weszliśmy tam na górę, to mówię, o, piknęło, bez wizji, ale mówię, dobra, to buzera włączam. I poszło. I poszło. I Rafał... Elegancko. No to gratulacje, Rafał. Ja pierniczę, zaraz lecisz, przygotowuj się. Mamy delikatne opady deszczu, jest dużo rosy, ale za to bardzo klimatycznie. I też możemy dużo tutaj ciekawych rzeczy sobie wymienić, i spostrzeżeń, i sprzętowych. I pod kątem ustawień, pod kątem technik i lotów i filmowania. Super. W pierwszym dniu mieliśmy naprawdę sporo przygód, ale było też bardzo fajne, nie, bo ekipa dopisała i naprawdę to była super ekipa. I to, co chciałem powiedzieć, też starałem się ten program warsztatów dopasować do potrzeb każdego z uczestników. Najpierw zdefiniowaliśmy te potrzeby, później omówiliśmy je i po takim krótkim wstępie teoretycznym robiliśmy te zajęcia w terenie. Później oczywiście mieliśmy część taką dyskusyjną, ale nie było długo, do 22:00 i to wszystko, bo rano były kolejne zajęcia. Słuchajcie, mamy dzisiaj drugi dzień warsztatów. Wczoraj nam padało, ale posiedzieliśmy jeszcze do 22:00 i było całkiem okej. Okay. Dzisiaj już pokazywałem chłopakom trzy drony. Flyu, małego Cineloga 20, no i wiadomo, Nazgula. Teraz będziemy latać w trzech zespołach. Jesteśmy na paintballu i poćwiczymy sobie w trzech zespołach, tak żeby każdy zespół odniósł jak największą korzyść z tego naszego wydarzenia. Myślę, że będzie fajnie. Poćwiczymy loty w manualu. Osoby, które nie latały w ogóle na kontrolerze, to będą na kontrolerze, a osoby, które jeszcze w ogóle nie latały, to dopiero zaczną w trybach automatycznych. Także jest ogień, ale też i bardzo fajnie. Teraz mamy już trzy awaty w powietrzu i tutaj się dzieje. Chcę zobaczyć, jak Tomek lata. Ja nie latam, bo ja mam zakłócenia, mi sygnał zrywa. To musisz kawałek odejść, na przykład tam, wiesz? Jak tutaj, masz zakłócenia? Nie, ja, u mnie jest wszystko w porządku. Dobrze. Dobra, dawaj do nas. Ale to jest zdecydowanie na dnie. Jeszcze rano ćwiczyłem trochę symulatorze. Tak? Ale mamy teraz cztery, chwilami mamy cztery awaty w powietrzu. 20 minut. Trzeba przejść troszeczkę dalej. Młody, jak się lata? No ciekawie. Pierwsze loty za płoty. Świetnie, Wiktor, gratulacje. Dziękuję. Pierwszy raz, nie? Tak. Kapitalnie, to tata dumny jest z siebie. Czekaj, 350. Poprzednie ustawienia awaty były z defaultu, a teraz mamy 100, 350. Ja powiem ci, że Rafał, dzisiaj to już w ogóle inaczej idzie, wiesz? To już dzisiaj płynnie. Ja sobie przykręciłem tą śrubkę. Tak. I dałem troszkę większe drążki, co dałem dzisiaj, no właśnie, wiesz? Widzę, elegancko i powiem masz. Ci, że dzisiaj to z paluszkiem po prostu. A jakiej firmy masz te drążki, Tomek? O Jezus, nie wiem. Na internecie kupiłem w Polsce jakieś takie. Elegancko. Jaj. Ale zasuwa z nim? Nie, znaczy wiesz co, na tyle nauczyłem się tym motion controllerem latać, że sprawia mi to dużą przyjemność i nie czuję jakby ograniczeń. Tak. Umiejętności latania na normalnym kontrolerze. No może ci kurde wiesz, a jeden gościu pokazywał to, gdzie myślałem, że nad wulkanem chyba. Udali się nad wulkanem, lawa mocno. Chociaż tutaj boję się, jak masz N-mo widać. Nie, nie, ja nie mam dużej wady, no, znaczy mam minus 2 i ten. Gazu, a tutaj bardzo... Słabo reaguje. Czyli delikatnie teraz sobie latasz. Tak, tak. Ale to zmienisz sobie, wrócisz do domu. Tak, i dojdziesz tak, tak. do wniosku, które ustawienia. Czy, to zależy, co czy moje, robić. Czy twoje, czy też coś pośredniego. Bo to można też pośrednio coś ustawić. Ja
wcześniej po prostu zaczynam, że w każdej opresji wychodzę gaz. Mam jeszcze problem. Czuję prędkości w ogóle jak ten i czuję, mam wrażenie, że trochę bokiem lecę. No tak. I przede wszystkim, jakie są wasze reakcje, jak sobie ogarniacie? No bo człowiek ma swój sprzęt na co dzień i na nim pracuje. A tu przyjeżdżasz i masz możliwość spróbowania sobie większości tematów. Podobało mi się, że chłopaki zaczęli latać innymi dronami niż Awata. Tu chłopaki w ogóle zaczęli latać, to jest też duży sukces. Maciek pierwszy raz widział też kontroler i polatał troszeczkę inaczej. Nawet polatał tym synologiem nad drzewami. Ściągnęliśmy go awaryjnie, więc było grubo. Ale bardzo wam dziękuję. I też jakbyście byli w okolicy albo mieli okazję czy jakieś pytania, założymy sobie też grupę, żeby mieć fajny kontakt, bo to jest też wartość, że poznajesz ludzi. A my jesteśmy jednak unikalnymi jednostkami, bo mało ludzi lata, nie? To nie są auta czy... Statystyka? Tak. Dobra, to zmieszczę się w tych dwóch minutach. Bardzo wartościowy warsztat. Trochę inna perspektywa w ogóle latania FPV. Motion controller jest fajny, ale sterownik, aparatura z gimbalkami może być fajniejsza, bo jak było widać, ten lot jest bardziej płynny, łagodny, bez szarpania, bez takich turbulencja, tak bym to określił. Bardzo fajna zabawa i super, super. Bardzo dziękuję ci, Rafał, w ogóle za organizację takiego fajnego warsztatu. Cieszę się. Super, słuchajcie, naprawdę ja się też bardzo cieszę, bo nie było lekko zorganizować taki warsztat, zweryfikować wszystkich chętnych, bo tak zwanych apaczy naszych było kilkaset, a tak naprawdę zdecydowanych osób było kilka, ale daliśmy radę, pociągnęliśmy cały warsztat, pomimo też pogody, która nie rozpieszczała. Tych sesji było całkiem sporo i każdy miał okazję, żeby po pierwsze poznać coś nowego, żeby spełnić swoje te oczekiwania i żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby popatrzeć, jak drony latają w powietrzu, bo przy FPV jak latasz sam, no to niestety nie widać tego. Też sprzętowo, umiejętnościowo, każdy wyszedł delikatnie z tej strefy komfortu, po to tylko, żeby móc zobaczyć, jak to może być. I tego typu warsztaty mają właśnie na celu kilka takich podstawowych rzeczy. Między innymi to jest integracja, to jest poznanie też nowych umiejętności, czy spojrzenie, gdzie mogę sięgnąć umiejętnościami w przyszłości. Też sprzętowo oczywiście, no i cały taki wymiar społeczny. Zapraszam was bardzo serdecznie. W komentarzu umieszczę, czy w opisie pod filmem, terminy następnych zapisów. Ten weekend, który będzie teraz, czyli 12 do 14 mamy zajęty, ale jeszcze w czerwcu i później pewnie po wakacjach zorganizuję 4 edycje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Cześć!